Dziennik terminacji SCP-682 przy wykorzystaniu podmiotu SCP-053. SCP-053 to z pozoru mała dziewczynka. Jednak każda osoba, która wejdzie z nią w kontakt wzrokowy, dotknie jej lub będzie przebywać w jej pobliżu przez ponad 10 minut, zacznie zachowywać się irracjonalnie, paranoicznie i agresywnie. Zazwyczaj prowadzi to do ataku osoby na SCP-053, a każda osoba, która próbuje skrzywdzić SCP-053, ginie na skutek obszernego ataku serca lub padaczki, podczas gdy SCP-053 wraca do pełni zdrowia, niezależnie od poniesionych obrażeń. SCP-682 wprowadzony do przechowalni SCP-053. SCP-682 wydaje się być zmieszany, nie wykazuje zainteresowania SCP-053. SCP-053 boi się SCP-682, chowa się za krzesłem. SCP-682 kładzie się na podłożu, opierając o nie również swoją głowę. SCP-053 podchodzi do SCP-682 i po kilku sekundach wahania krótko dotyka go, po czym szybko ucieka do swojej kryjówki. SCP-682 nie reaguje. SCP-053 podchodzi do SCP-682 i klepie go po głowie, powodując jego wydech przez nozdrza. SCP-053 klaszcze i podskakuje kilkakrotnie, po czym obejmuje głowę SCP-682. Przez resztę eksperymentu SCP-682 wydaje się być bardzo potulny, z tylko dwoma niewielkimi próbami ucieczki. SCP-053 przyniosła zabawki i inne przedmioty do SCP-682. Wykonała również kilka rysunków kartkami woskowymi na jego pancerzu. Personel, który wszedł do pomieszczenia pod koniec testu, został natychmiastowo zaatakowany przez SCP-682, co zakończyło się dwoma zgonami i pięcioma rannymi. SCP-682 przechwycony i przeniesiony do oddzielnej jednostki przechowawczej. SCP-053 płacze przez kilka minut po usunięciu SCP-682. Notatka. Reakcja SCP-682 jest bardzo ważna z kilku powodów. Po pierwsze, to jeden z niewielu przypadków, kiedy SCP-682 wchodzi w kontakt z materiałem biologicznym i nie wkracza w stan gniewu. Po drugie, rodzi się pytanie na temat fizycznego składu i budulca SCP-053 ze względu na brak reakcji SCP-682. Po trzecie, zapewnia ona możliwość długoterminowego przechowywania SCP-682. Z drugiej strony, zgoda na wspólne przechowywanie dwóch skrajnie niebezpiecznych SCP w jednym pomieszczeniu jest mało prawdopodobna.